to jest Polska? Telefonu.
czy to dzieło jest na liście dzieł utraconych czy zrabowanych, jak chciał słuchacz. Oczywiście to dotyczy tylko tych, których wizualizacje posiadamy, czyli prawdopodobnie kilkunastu tysięcy. I w ten sposób faktycznie no, można się zorientować, czy to jest to dzieło albo podobne. No, bo wiadomo, że takie zdjęcie z takiej aplikacji to nie jest jeszcze dowód eksperta, że mamy do czynienia z autentykiem. Stąd najprawdopodobniej ta sytuacja, że ktoś robił zdjęcie kopii no, i pokazało mu to, że jest to dzieło z naszej bazy. To jest jedna kwestia. Druga sprawa, ja nie widziałem. Nie słyszałem o tym, być może mnie to nie dotarło, że jakaś taka wystawa z kopią portretu młodzieńca Rafaela miała miejsce. Po trzecie, no, jeżeli chodzi o ten pomysł, żeby kopiści mieli zastąpić dzieła autentyczne, no to pewnie historycy sztuki czy muzealnicy no, mają pewne wątpliwości. To może być w jakimś niewielkim zakresie, dla jakiegoś konkretnego celu. Pewnie ma to sens i takie rzeczy się stosuje. Natomiast no, generalnie, bo wiadomo, że kopiści nam nie odtworzą tego, co zostało zrabowane, czy utracone, jest autentyczne. No, dlatego w muzeach całego świata wieszane są jednak autentyczne rzeczy, a nie kopie. Myśmy zresztą, jeżeli chodzi o kopie, mieli taki pomysł, żeby tych Łukaszowców z Ameryki odzyskać i proponowaliśmy w zamian kopię, no bo one tam wiszą gdzieś w jakiejś bibliotece uniwersyteckiej, a u nas by wisiały w Górnym Muzeum Historii Polski, a w zamian za to byśmy tam powiesili kopię. Ja no, nie mam zdań, nie sądzę, żeby naprawdę no, kopiści mogliby nam zastąpić prawdziwych tych wielkich uznanych artystów. Choć mówię, w pewnych sprawach mogą oni być pożyteczni, ich praca. Co do zamówienia obrazu, który miałby przedstawiać żołnierzy wyklętych, nie znam tej sprawy. Sam otwierałem kiedyś z ministrem Kowalczykiem mural, który był poświęcony żołnierzom wyklętym. W Tusku tam miało miejsce słynne odbicie więźniów przez żołnierzy wyklętych. Ten mural właśnie obrazował tą sytuację z tego właśnie miejsca na murze tego więzienia, czy tego miejsca, gdzie zresztą byli ci nasi bohaterowie wtedy uwalniani przez swoich kolegów. Więc takie sytuacje się zdarzają i oczywiście są realizowane często. Natomiast no, minister kultury nie zastąpi funkcjonowania instytucji kultury. To często i na ogół kultura będzie stworzona przez konkretnym miejscu i w tych instytucjach. To co my robimy, to stwarzamy ramy dla coraz lepszego, mam nadzieję, funkcjonowania tych instytucji, a także mamy, tak jak mówiłem, no, 34 programy ministra i kilka innych źródeł dostępu do środków publicznych. I w ramach konkursów otwartych można proponować różne działania, na przykład takie działania jak prace kopistów nad jakimś problemem, który mógłby być wizualizowany. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz zawsze. Witam serdecznie ojca Dawida, witam serdecznie pana premiera. Marcin z Moronga, dokładnie z Majewskini Brzdowo pod Morągiem. Na wstępie, tak, panie premierze, chciałbym panu podziękować za to wszystko, co pan uczynił w walce o wiarę, o Boga, dla wiary. Bardzo panu dziękuję, naprawdę, z całego serca. Ale są pewne sprawy, które do dnia dzisiejszego mnie bolą. Nasuwa mi się takie pytanie już na początku. Jak długo pozwolimy na to, by nasz Bóg został tak, no przepraszam za to słowo, ale dosłownie kopany, poniżany, opluwany? Jak długo na to pozwolimy? Sprawa bardzo, bardzo poważna, bardzo bolesna, no, szczególnie dla ludzi wiary. Gdzieś to człowiek po prostu wewnętrznie przeżywa, przepraszam za to Boga, nawet intencje nawet mszę świętą w tej intencji zamawia, intencji przebłagalnej Boga za takie rzeczy. Tylko tak się nazywa po prostu to pytanie, jak długo na to pozwolimy? Ja wiem, że pan premier może dużo, może bardzo dużo, ale w niektórych sprawach pewnie może niewiele, bo gdzieś to przypisane jakimś władzom samorządowym, burmistrzom czy prezydentom miast, czy wójtom. Ale jeżeli tak sobie myślę, jeżeli na przykład czegoś pan premier nie może
załatwić w tej sprawie, czy obronić naszej wiary, obronić nawet Boga, to czy nie możemy tutaj pracować nad jakąś ustawą, nie wiem, zakazującą takich rzeczy? Jesteśmy ludźmi wolnymi, to prawda. Nie powiesimy zaraz wszystkich tych, którzy to czynią, którzy opluwają Boga, opluwają ludzi wierzących, katolików, chrześcijan. Tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Wiadomo, Bóg dał wolność i trzeba to szanować. Tylko że na taką wolność myślę, że nie powinniśmy wyrażać zgody. No, tutaj mam do pana jeszcze premiera taką gorącą prośbę moją. Prowadzę działalność gospodarczą, żona również, i płacimy, uważam, niemałe podatki jako te dwie firmy do państwa. Miałbym taką ogromną prośbę, żeby te pieniądze nie kłaść na te teatry, na te rzeczy, na te spektakle, które po prostu obrażają Boga, bo to tak po prostu tak gdzieś dotyka człowieka i tak się zastanawiam nad tym wszystkim nieraz, czy tak naprawdę człowiek dobrze wybrał. Proszę wybaczyć takie myśli, ale to po prostu tak gdzieś dotyka w sercu. I dziękuję też za to popieranie polskich filmów patriotycznych. Tu bym też prosił o jakąś może jeszcze większą wsparcie na temat też tworzenia produkcji filmów religijnych. Gdzieś, żeby ta polskość była broniona, gdzieś, żeby dalej wychodziła. Gdzieś, żeby o tej Polsce więcej było i słychać coraz tych lepszych słów, jaka ona jest naprawdę, jaka była naprawdę, bo była po prostu piękna historia. No, gdyby nie Bóg, gdyby nie Matka Boża, to tak naprawdę, no nie wiem, pewnie byśmy nie istnieli jako naród, więc mamy za co dziękować. A róbmy, myślę, wspólnie wszyscy to, żeby po prostu Pan Bóg dalej nam błogosławił i żebyśmy należeli do Niego. Dziękuję Panu za wszystko, pozdrawiam bardzo serdecznie i kładę to Panu na serce tak bardzo, bardzo gorąco. Szczęść Boże, pozdrawiam. Szczęść Boże, Panie Marcinie, pozdrawiam. Ja bardzo dziękuję za ten głos, przede wszystkim za to zrozumienie tego, że no, nie na wszystko możemy wpłynąć, że jesteśmy jakoś ułomni, no ale też no, to, o czym żeśmy mówili, no, współczesne życie społeczne, publiczne, polityczne polega na tym, że ludzie się bardzo różnią między sobą, a musimy razem funkcjonować i często ranimy się nawzajem, stąd ten ból, o którym Pan mówi, a też no, sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie no, ani administracyjnie, ani w jakikolwiek inny sposób zabronić pewnych działań. Natomiast w polskim prawie już obowiązującym, nie trzeba nowych ustaw, no są pewne regulacje. O ile wiem, to no, niestety trochę to długo trwa faktycznie, ale prokuratura chyba się zajmuje niektórymi z tych bulwersujących, bo pewnie o tym pan ma na myśli, tak zwanych spektakli, no bo to są na ogół jakieś takie prowokacje pozaartystyczne, ideologiczne czy polityczne. Natomiast no, pewnie w tak zwanych wolnych demokracjach trudno jest ludzi skazywać, no jak powiedziałem już poprzednio, za głupotę czy za prowokację. No, mamy takiego artystę chyba muzycznego, który się specjalizuje w różnego typu profanacjach i o ile wiem, był przez sądy w Polsce uwalniany od tych działań, które są no, czystymi prowokacjami, no pewnie po to właśnie, że może ci ludzie mają jakąś przyjemność w tym, że denerwują innych, czy zadają ból. No. A może powinniśmy znosić ten ból, a jednocześnie właśnie dawać świadectwo naszych poglądów i wartości. No, a czasami owszem, no powiem, że nie widzę możliwości administracyjnego zło. No tak, ten świat jest trochę urządzony. Pewnie musimy sobie jakoś w innym wymiarze skupić. Zarządzają 23
kultury, marksizmu kulturowego, na temat tego, co nas właśnie teraz spotyka ze strony tak zwanej kultury. I może pochylmy się nad rzetelnymi badaniami tego, co się dzieje właśnie w unijnych traktatach różnych, dyrektywach, czy musimy je tak zdrowiowo respektować, i czy na pewno, nie wiem, no to jest takie duży znak zapytania, tak stawiam nad nami wszystkimi, czy my musimy, no bo wyraźnie te badania, które prowadzi pani, na przykład pani Margaret Peter, czy inne osoby, które zwracają uwagę na to, że no są inne wyjścia, no nie, na pewno jest jakieś wyjście, w Bogu jest nadzieja, w Bogu jest wyjście, a jeżeli będziemy chcieli kręcić się wciąż w kółko tych samych scenariuszy, no to z pewnością nie wyjdziemy nigdy z tego kółka, bo to jest po prostu niemożliwe, no to jest absurdalne, więc tutaj pan przedmówca mój, ten, który prosił o formułowanie jakiejś ustawy, która by no, zakazywała, nie wiem, no, blokowała w jakiś sposób takie działania, które obrażają naszą wielowiekową kulturę, naszą piękną kulturę, cudną tradycję tak wulgarny sposób. No, nie sądzę, żeby ludzie, którzy są no, myślą rozumni, nie dali sobie rady, to jest taki prymitywizm naprawdę, no bo to jest prymitywizm do tej potęgi, no. I chyba można, zbierając się w jakimś gremium, prawda, coś wymyślić takiego, żeby zablokować, na przykład, tak jak skutecznie przez wiele lat komuniści blokowali wszystkie działania, które wynikały z tego ducha polskiego, wiecznie tłumili i tak dalej. Tu ja nie namawiam do takich samych działań, bo to nie można się zniżać do poziomu takiego absolutnie. Ale chodzi o to, że można pewnie jakieś ramy wyznaczyć, nawet instytucjonalnie, żeby po prostu nie miały miejsca takie rzeczy, że ja na przykład słyszę, że w moim mieście jest wystawa, która promuje artystę, którego znam od wielu lat, to znaczy jego twórczość. Podoba mi się jego pędzel, jego kreska, nie wiem, jego sposób ujmowania tematu, bo podejmuje różne tematy. A tam nagle jest deformacja tak okrutna piety, gdzie to jest temat, no nie ma nic straszniejszego niż matka, która trzyma swoje dziecko, które nie żyje, tak? No, nie ma, no nie muszę chyba tego tłumaczyć, że to jest temat najbardziej bolesny we wszechświecie, żeby znalazło się dziecko czyjeś na rękę i z tego robić sobie jakieś tam deformacje, jakieś wariacje na temat, po prostu, no to nie ma określenia. I teraz chciałam tylko powiedzieć, już konkludując, że jest taka książka pod tytułem Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury. Jest to kryterium bardzo wyraźne, oczywiste i jeżeli chcemy mieć kulturę, no to się po prostu musimy w ten sposób jakoś do tego. Jeżeli chcemy mieć nie wiadomo co i wieczny chaos, no to będziemy to mieć. Tylko proszę,
Szanownych Państwa wszystkich, ile nas jest, bo tutaj mówimy o wszystkich, absolutnie, by się wszyscy powinni zmobilizować. Będziemy mieć to, na co pozwolimy, po prostu. No. Także bardzo uprzejmie dziękuję, jeśli mogłabym prosić o jakąś ludzie tutaj przez szanownego gościa, to bardzo proszę. Najgorzej Bóg dał właśnie. No, trudne pytanie, oczywiście podobne do poprzedniego. Mogę tylko jeszcze raz powtórzyć, że polskie prawo, no przecież odnosi się do obrazy uczuć religii. Pewne precedensy czy sprawy są prowadzone. Na ogół system, w Polsce przynajmniej, sądowniczy takie sprawy odrzuca, umorza. Czasami to już na poziomie jest prokuratury. I z czego to wynika? Z tego, że no tak właśnie funkcjonuje ten system. Poza tym, no zawsze musi być zdefiniowana sytuacja. Jeżeli ta obraza uczuć religijnych ma miejsce na przykład w filmie albo w teatrze, no to tam barierą jest zakup biletu, prawda? Jak nie chcesz być obrażony, nie kupuj biletu. No taka jest częsta argumentacja w tych sądach. No. Więc może tutaj kwestia nie tyle w prawie leży, bo prawo moim zdaniem jest wystarczające do tej interpretacji, tylko w skuteczności sądu. A z drugiej strony to znów wracamy do tej współczesnej demokracji. No, w demokracji, w naszych społeczeństwach żyją ludzie wierzący i niewierzący, ludzie, którzy mają takie i inne przekonania. Zbyt restrykcyjne prawo pomyśli wspólnoty katolickiej na przykład mogłoby wywołać reakcję odwrotną. Coraz więcej osób mogłoby się odwrócić od wspólnoty katolickiej, bo by uważało, że ona jest opresyjna, bo narzuca administracyjnie swoją wolę. Więc nie wiem, czy skutek byłby lepszy, czy gorszy. Mamy wiele przykładów bardzo poważnych spraw z obszaru, no właśnie, moralnego, które pokazuje, że no, trend współczesny na Zachodzie jest bardzo przykry czy negatywny. Więc moim zdaniem to jest kwestia raczej mądrości czy skuteczności funkcjonowania instytucji, które są odpowiedzialne za no właśnie regulowanie tej wolności. Wielokrotnie żeśmy mówili, no wolność jest ograniczana zawsze wolnością innych. No. I dlatego istnieje coś takiego przecież jak prowokacja artystyczna, która przez wielu jest odbierana jako po prostu obraza uczuć religijnych. Natomiast instytucje w Polsce funkcjonujące interpretują tę sytuację inaczej. I co mamy robić? Pani mówi, pan mówił przedtem, wprowadzić mocniejszą ustawę. Ja nie jestem, powiem otwarcie, zwolennikiem zaostrzania prawa, ponieważ ono nie doprowadzi do rozwiązania tej sytuacji w mojej opinii, a może raczej doprowadzić do tego, że to będzie przeciwskuteczne. Tym bardziej, że pani analogia do PRL-u no jest bardzo niebezpieczna. Pani mówi o skutecznych działaniach PRL-u w tym obszarze. Skuteczne one nie było, bo to ludzie stworzyli 10-milionową Solidarność tu w Polsce, mimo opresji, mimo tego, że nic nie można było, że wszystko było kontrolowane. To ducha, ta cała administracyjna i dyktatorska władza nie zabiła. No a poza tym właśnie była jeszcze dyktaturą, która spowodowała reakcję, więc nie idźmy tą drogą. Nie idźmy tą drogą, raczej myślę, musimy mieć bardziej sprawne i mądre bardziej instytucje, a przede wszystkim my jako ludzie, każdy z nas i wspólnota nasza musi, no tak, użyję mocnych słów, ja rzadko używam takich słów, ale musimy lepiej naśladować Chrystusa, bo jeżeli będziemy prawdziwymi chrześcijanami, będziemy miłować naprawdę bliźniego i będziemy sami starać się być coraz lepsi,
no to i instytucje nasze będą lepsze i będziemy mogli sobie także radzić z tym wszystkim, co nas boli, w związku z tym, że no, istnieją w tym naszym społeczeństwie osoby, które przecież nie wierzą w Boga, prawda? Dla których to nie jest żadną wartością, to co robią, i oni są też. To jest wyzwanie dla nas wszystkich. Na zegarach 22:34 na Antenie Maria Trwa czas rozmów niedokończonych o polskich tematach, które podejmujemy. Naszym gościem jest wicepremier, pan profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. I już za chwilę odbieramy kolejne telefony, tymczasem kilka chwil. Cholera dziwa, choroba.
Teresa, przechodzimy do dalszej naszej rozmowy, w rozmowach niewykończonych na antenie Radia Maryja. Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Chciałbym zadać takie pytanie. Jakie ministerstwo na przykład może mieć wpływ na ramówkę telewizji publicznej? Chodzi o taką rzecz. Od paru lat można zaobserwować, że ramówka ulewa pewnemu spłytaniu, jeżeli chodzi o szerzenie wartości, może typu kulturalnych, czy szeroko pojętych, edukacyjnych. No wiadomo, telewizja publiczna jest medium, które, w ogóle telewizja sama w sobie jest medium, które dociera pod każdy dach w kraju, nie tylko w kraju. No i w związku z tym to moje pytanie, bo przypominamy sobie oczywiście, jakie były w dawnych czasach nawet bloki kulturalne, czy bloki tematyczne, edukacyjne, zwłaszcza później 14. A drugie moje pytanie, chciałbym odnieść się do wypowiedzi tego pana sprzed kilkunastu minut, który mówił o kopiach obrazu, który został zrabowany w czasie II wojny, nie tylko. Moim zdaniem jest to dosyć trafiony pomysł, ponieważ przypomnijmy sobie sytuację, kiedy w okresie PRL-u peregrynujący po prostu Matki Boskiej Częstochowskiej został zaaresztowany przez władze PRL-owskie. I wymownym tego znakiem była peregrynacja pustych ram, które po prostu tak mocno biły po oczach, że nie mogły zostać niezauważone. I słyszałem stworzenie takiej wystawy zatytułowanej na przykład dzieła zrabowane, tudzież kopii tych obrazów, które zostały zrabowane z odpowiednią adnotacją, że jest to tylko i wyłącznie kopia, bo oryginał gdzieś zaginął. Myślę, że będzie miała bardzo, bardzo mocny i wymowny wpływ na widzów. A druga sprawa jest taka, że tych dzieł nie jesteśmy w stanie zobaczyć. No niektórzy nie siedzą w katalogach, nie odwiedzają tematycznych stron internetowych i będąc na takiej, a nie innej wystawie, są w stanie pierwszy raz może w życiu nawet zobaczyć, jak to w ogóle wyglądało. Dziękuję, szczęść Boże. Dziękujemy również. Państwu trzeba pozdrowienia. Teraz panu Bogu. Dziękuję bardzo za to głos, bo to rozwija pewne nasze myślenie właśnie o tych sprawach, które Państwo przedstawiacie. W ogóle za wszystkie głosy dziękuję, bo nie zdążyłem podziękować Panu, który tak bardzo uprzejmie się wyrażał na mój temat, a jednocześnie miał bardzo istotne uwagi i takie także rozczarowanie do pewnych działań, które są niemożliwe moim zdaniem do przeprowadzenia. Także dziękuję wszystkim za te głosy i za próbę wzajemnego rozumienia. Jeżeli chodzi o ramówkę telewizyjną, to nie ukrywajmy, sytuacja finansowa telewizji publicznej z wielu powodów, także z uwagi na restrykcje europejskie, prawa europejskiego. Wiecie Państwo, że prawo europejskie to jest coś takiego, co można nazwać jakby drabina, która została wciągnięta na górę. I te wszystkie kraje zachodnie europejskie są tam na górze, a my już nie mamy tej drabiny, żeby wejść na górę. I ono po prostu uniemożliwia takim krajom jak Polska realizację wielu kwestii w ramach dekoncentracji mediów, o czym żeśmy rozmawiali wcześniej w telewizji, czy to także dotyczy pomocy, tak zwanej niedozwolonej pomocy publicznej dla mediów publicznych. My nie możemy bez zgody Komisji Europejskiej swobodnie wspierać finansowo jako rząd telewizji publicznej, ponieważ jesteśmy oskarżani o wspieranie konkurencji dla telewizji prywatnych. W związku z tym są pewne ramy, które ograniczają nas w tym i sytuacja telewizji jest trudna i w związku z tym prezes telewizji zawsze będzie argumentował, że on musi dbać o oglądalność, bo inaczej nie utrzyma całego interesu, a ma priorytetowe inne zadania. Dlatego misyjne i edukacyjne, w związku z tym takie najbardziej wartościowe programy, programy wyrażające kulturę wysoką, są przerzucane do kanałów tematycznych. I to jest tendencja ogólnoświatowa. Kanały tematyczne są dla
wybranych grup, które potrzebują czegoś specyficznego, często czegoś najbardziej cennego, ale no, na rynku popularnym, masowym, niestety nie najlepiej się sprzedającego. I to jest rzeczywistość. Natomiast my dążymy do poprawy tej sytuacji. To znaczy, po pierwsze, wprowadzamy regulacje dotyczące misji publicznej, takie, których wymaga Unia Europejska. Nasi poprzednicy, tacy Europejczycy wielcy, tego nie zrobili. Dopiero my to w tej chwili realizujemy i w oparciu o to będziemy mogli w szerszym zakresie finansować telewizję publiczną już niedługo i wtedy ta telewizja publiczna będzie mogła być bardziej misyjna niż obecnie, bo po prostu będzie mniej związana kwestiami komercyjnymi i koniecznością zarabiania pieniędzy. A w związku z tym Pana oczekiwania być może także na pierwszych antenach w większym zakresie się będą realizowały. I to należy w jakimś sensie do mnie. Znaczy minister kultury te ramy ogólne funkcjonowania telewizji określa, spółki medialne w tym sensie podlegają ministrowi kultury. Ale nie w sensie personalnym, nie w sensie, programowym, to są dwie inne instytucje, Krajowa Rada Mediów i Rada Mediów Narodowych. One się zajmują tymi sprawami, a więc także ewentualnym wpływem na ramówki, chociaż to też raczej już tylko zarząd i ewentualnie rada nadzorcza. Minister kultury no, nie może ręcznie sterować telewizją, natomiast może stworzyć, i o to walczymy i w tej chwili zmieniamy prawo w tym kierunku, chcę, żebyśmy byli dobrze zrozumieli, stworzyć takie warunki, żeby telewizja publiczna faktycznie mogła być telewizją publiczną, czyli głównie mogła się skoncentrować na swojej misji, a więc także bardziej wartościowe rzeczy mogła w prime time albo znaczy w tym najbardziej cennym czasie antenowym przedstawiać. I to jest odpowiedź na Pana pytanie, bo to jest duży problem. To, co Pan poruszył, to jest oczywiście problem, ale no, wytłumaczyłem, dlaczego nie można go rozwiązać od razu, no bo po prostu jesteśmy ograniczeni przez regulacje i możliwość finansowania. Jeżeli chodzi o tą wystawę dzieł utraconych, my coś takiego robimy, ale może ma Pan rację, że duża tego typu wystawa w Muzeum Narodowym byłaby czymś ciekawym. Nie trzeba kopii. Dobre reprodukcje, jeżeli są wizualizacje, są nawet często ciekawsze. Ostatnio prezentowany obraz zakupiony do Zamku Królewskiego to też nasze duże osiągnięcie, przede wszystkim dyrektora Fałkowskiego, nowego dyrektora Zamku Królewskiego, obraz Belotta. Lepiej się prezentował z daleka na wielkiej, kolorowej wizualizacji niż w rzeczywistości, bo był słabo podświetlony akurat w hali balowej na Zamku Królewskim. No to oczywiście się śmieje, no bo prezentował się lepiej w sensie takim popularnym, natomiast jako dzieło sztuki to były rzeczy nieporównywalne. Więc może skorzystamy z tego pomysłu. Ja będę rozmawiał z nowym dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie na ten temat. Być może to się uda zrobić. To jest ciekawy temat. Natomiast chcę powiedzieć, może za długo ciągle mówię, ale chcę Państwu wszystko wytłumaczyć, co na ten temat wiem. My robimy rzeczy podobne. To znaczy co roku prezentowane są na przykład nowe filmy pod tytułem Muzeum Utracone, które opisują historię jakiejś kategorii dzieł, jak one były przechowywane i udało się je uratować, a część żeśmy utracili w czasie wojny i te dzieła są prezentowane na tych filmach. Więc to są właśnie ciekawe rzeczy, czy też na przykład, no mała rzecz, ale wydaliśmy kalendarz w tym roku, gdzie są, ja zobaczyłem ten kalendarz i tak zdziwiłem, bo to kalendarz wydany przez jeden z moich departamentów i się pytam, dlaczego to takie czarno-białe, tylko te reprodukcje takie słabe, nie macie nic lepszego, patrzę, a to są dzieła utracone, czyli jedyne kopie, jedyne zdjęcia, jedyne wizualizacje przedwojenne, no gdzie nie było kolorowych fotografii tych rzeczy, których nie ma, które zniknęły, ale mamy jakieś tam zdjęcie przedwojenne, które jest ładnie zrobione i prezentowane właśnie na tym kalendarzu. Chętnie, jeżeli Pan się jakoś skontaktuje ze mną przez, może przez radio, Panu taki kalendarz sprezentuje,
bo no, tam są bardzo ciekawe takie rzeczy, no, które po prostu nie ma, gdzieś zniknęły, gdzieś ktoś ukradł albo zginęły bezpowrotnie. 22:49, odbierzmy kolejne telefony, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Maria z Warszawy, z Saskiej Pępy. A dlatego podkreślam, bo tutaj taki wątek osobisty, bo zdaje się, że pan minister, pan premier uczył się jednym z liceów na Saskiej Pępie. Ja 50 lat temu tu się sprowadziłam i już byłam wcześniej w Hoffmanowej, ale usłyszałam, że pan minister albo był w Prusie, albo u Mickiewicza, ale nie musi pan odpowiadać. Przepraszam, że taki wątek osobisty poruszyłam. Panie ministrze, witam przede wszystkim ojca prowadzącego, pana ministra, i ten wątek niepoprzednio może stłoczyłam. Panie ministrze, ja słuchając pana i w ogóle słuchając tego, co mówią tutaj dzwoniący, myślę sobie, taką mam refleksję, że w ogóle w demokracji, czy to mam takie dziełko kult niekompetencji. Jakiś członek akademii francuskiej przed wojną napisał, ale analizował tam Platona, Arystotelesa i właśnie on, analizując jak się żyje w demokracji, napisał, że w demokracji to właściwie zwalcza się indywidualności, że właściwie coś za coś rządzi lud, ale za to indywidualność gdzieś znika. I rzeczywiście jest coś takiego, na przykład w związku z tą telewizją. Ja nie mam telewizora, ale w internecie, chociaż mam malutkie takie maleństwo odtwarzać, oglądam wiadomości, bo chcę wiedzieć, co się dzieje w świecie trochę. I widzę, na przykład obejrzałam ostatnio Montserrata Daje, umarła i był pogrzeb w Barcelonie i tak myślę sobie, czestem Aznavour, a jeszcze różne takie wydarzenia artystyczne, które być może jak to się mówi, w demokracji nie interesują, ale jednak no, mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, że to bardzo na przykład taka śpiewka, no nie wiem, być może ja jestem stara i to już nie interesuje młodych, ale całe życie żyłam z muzyką, z chórem, ze słuchaniem muzyki poważnej. I właśnie brak mi tego, być może dlatego, że młodzi rządzą w telewizji, czy no nie wiem, może jest ta moja refleksja jest no nie na miejscu, ale chciałam tak tylko zasygnalizować, że jakoś być może nie ma pieniędzy, żeby, nie mówię, żeby relacjonować cały pogrzeb Montserrata Daje albo Aznavoura, ale jednak no to są bardzo istotne, że tak powiem, wydarzenia artystyczne, które no czasami jest jakiś koncert bardzo istotny, ale w każdym razie brak mi tego czasem. Być może, że jestem właśnie stara i tylko dla młodych się pewne informacje daje, a pewne sprawy już są przebrzmiałe. Natomiast chcę powiedzieć, że nie zazdroszę panu, panie ministrze, premierze, bo kultura, temat jest o kulturze, więc ta kultura, nie wiem czy w demokracji, być może, ale bardzo jest trudno rządzić w państwie, w którym kultura ulega takiemu, kultura codziennego życia, to jak banał mówię, ulega takiemu potwornemu obniżeniu, bo nie, złego słowa użyłam, że na przykład bardzo mnie boli, panie ministrze, że to stulecie niepodległości, prawda, znaczy odzyskania niepodległości, a tu nagle słyszę, to jest już banał, co ja mówię, nie będę mówiła kogo, że będziemy walczyć, ryść, albo że, prawda, ręce precz od kogoś. Jakieś to jest dziwna narracja, która powoduje, że no trudno wymagać, żeby, no trudno mówić o kulturze w narodzie, w którym przywódcy niektórych tam, nie wiem, frakcji tak się zachowują. Z tym, że jest taka sprawa jeszcze, że ponieważ jesteśmy w demokracji i prawda, jest jakaś taka wolność właśnie słowa, to chociażby tutaj ktoś zarzucał, że spektakle itp. No jeżeli jesteśmy na etapie walki o konstytucję, jednocześnie demokracja, no to ludzie pojmują często to źle, a nie można tego zabronić. I dlatego mówię, że strasznie bardzo współczuję, bo jest bardzo trudno rządzić w
takim pewnym chaosie wartości, które no niestety demokracja wnosi, bo każdy rzuca co chce, tak wolno każdemu i nikt nikogo nie słucha i rządowi jest strasznie trudno rządzić na koniec. Bardzo jest trudno, jeszcze przepraszam, dodam, że te samorządy, to już mówię banały, bo nie pierwsza ja, ale ja też to odczułam na swojej skórze, że samorządy no bardzo się panoszą i to w taki sposób u mnie w Warszawie na przykład, to taki przykład tam z dziedziny kultury, ale że ludzie, którzy mają niewykupione mieszkania, a budowane one były 50 lat temu, czyli za pieniądze już nie tej ekipy samorządowej, mówią, chwalą się ci samorządowcy, że to nasze lokale. Po prostu państwo przekazało wszystko samorządom, a potem jest problem chociażby tego, czy można na Placu Zwycięstwa, prawda, coś tam urządzać. Także bardzo współczuję, jednocześnie prosimy o dużo transmisji z jakichś, nie wiem, oper. Nie wiem, bo nie każdy ma siłę i pieniądze chodzić do opery. No Pani i Mario, życzę panu wszystkiego najlepszego, panie ministrze, i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za życzenia. Faktycznie ja kończyłem liceum ogólnokształcące imienia Bolesława Prusa na Saskiej Kępie. Mieszkam tam trochę dłużej od pani. Natomiast wracając do pani pytań. No, ja bym troszkę bronił telewizji, bo faktycznie no, jeżeli coś tam wymuszam na prezesie Kurskim, to często właśnie transmisje misyjne, czyli na przykład z koncertu. Dzięki temu była transmisja z finału konkursu Szymanowskiego w Katowicach, bo bardzo prosiłem, żeby jednak no, tutaj misja publiczna była zrealizowana. Podobnie jak były transmisje z koncertu Szopanowskiego ostatniego i parę innych, także organizowaliśmy razem z Caritasem kilka koncertów Polskiej Opery Królewskiej, bo to były koncerty charytatywne na Aleppo, na Syrię i też one były transmitowane. Czasami to jest program drugi, no najczęściej oczywiście jest kanał Kultura, to jest kanał, od którego wymagamy, żeby tych transmisji było jak najwięcej i ich będzie. No a co do kłopotów ze współczesną demokracją, z pomieszaniem wartości, no to wszystko to wiemy. Jest to oczywiście związane z tym, co myśmy tutaj nazywali takim globalnym kryzysem kultury. Musimy sobie odważnie z tym dać radę. Czy my mamy jako politycy trudniej przez to? No pewnie z jakiegoś powodu nie jest łatwo, no bo w zróżnicowanym społeczeństwie mamy zawsze bardzo silnych przeciwników. Jeszcze te współczesne metody walki politycznej, które odwołują się często przecież nie do racjonalnych argumentów, a do budzenia emocji. Im więcej negatywnej emocji, tym dla kogoś lepiej, bo używa to po prostu jako narzędzia w walce politycznej, no to oczywiście jest trudno, ale z drugiej strony my mamy też pewien obszar spraw, który no jest, można powiedzieć, że jest łatwy, to znaczy my wiemy, co nie zostało zrobione i co jest do zrobienia i mamy bardzo dużo konkretnych zadań jako politycy w Polsce do zrobienia, bo nasi poprzednicy po prostu no, nie realizowali tych rzeczy, nie budowali tych instytucji, które powinny być zbudowane, nie reformowali tych obszarów życia społecznego, publicznego, gospodarczego, które powinny być zrealizowane i dlatego my tak wiele rzeczy w moim przekonaniu zrobiliśmy i udało nam się zrobić i wciąż robimy i to jest jakaś satysfakcja z tego tworzenia, no jeżeli się nagle potrafi uszczelnić budżet, prawda? Jeżeli można robić nagle tyle transferów sprawiedliwościowych, transferów społecznych dla ludzi potrzebujących i likwiduje się bardzo istotne problemy społeczne z tym związane, jeżeli się buduje sieć muzeów, które przez lata w Polsce nie były budowane, czy też bierze się na współprowadzenie wiele instytucji kulturalnych, które przymierały, prawda,
głodem, bo były niedofinansowane, a myśmy 12 takich w całej Polsce przejęli na współprowadzenie, czyli krótko mówiąc zasilili przez budżet centralny, takich wartościowych jak na przykład zespoły Śląsk i Mazowsze, Filharmonia Podkarpacka, Szczecińska, Łomżyńska i tak dalej, i tak dalej. No to jest to jakaś satysfakcja, że coś budujemy, co moim zdaniem ma wartość. Dzisiaj kamień węgielny pod Muzeum Historii Polski to naprawdę jest coś, czego przez lata nie robiono, a nam się udaje, znaczy nie udaje się, no to jest konsekwencja chyba w działaniu. Odbierzmy kolejne telefony, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Piotr, Wywódz Podlaski. Ja mam pytanie do gościa, bo były takie filmy kręcone, krzywdzące dla Polski, no jak tytuł Trzaskopłocie czy Lida. I moje pytanie, mamy, które no przy jakby nam jak fryzurkę zakładało ohydną maskę porodniarzy i nazistów. Ja mam takie pytanie, czy Ministerstwa Kultury, no ogólnie nasze, no by nie było stać, mamy taki wspaniały bohaterkę Witold Pilecki, Kolbe, ojciec Kolbe, czy nawet rodzina Ulmów, zapłacić na film, na przykład w Hollywood dla Spielberga, odpowiednio zapłacić, żeby właśnie nakręcił film, taki, żeby obejrzał go cały świat, który by pokazał naszą optykę, a nie tą ohydną optykę, która nas obraża, czy nawet to boli. Bollywood, tak? Stać nas, skoro nas to było stać, wysłać jakiś statek, który pływał po morzach i oceanach, żeby sławić naszą tam niepodległość. Mam nadzieję, że nie tylko rekiny i ryby dowiedziały się o tym, tylko więcej. No to myślę, że na taki film też by było Polskę stać, żeby pokazać naszą optykę, nie tylko w obrębie, bo my tutaj w Polsce wiemy dokładnie, wielu wie jak było, szkolujące, ale jak pokazuje nawet to chyba prezydent Obama, tak? Przejęzyczył się, powiedział polskie obozy tego ładnie. No i to moje pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, panie Piotrze, pozdrawiamy. Dziękuję za to pytanie, bo to jest temat, który bardzo często krąży, jest tu wiele niedopowiedzeń. Myśmy dzisiaj o tym mówili. W tej chwili realizowanych jest 18 produkcji historycznych w Polsce. Kilka z nich ma no, taki charakter współpracy międzynarodowej i dalszych kilkanaście jest w przygotowaniu. To są bardzo różne rzeczy, ale na przykład jest właśnie film fabularny o Pileckim. Najprawdopodobniej, jeżeli dojdzie to do skutku, w reżyserii pana Wosiewicza, czy z kolei Rafał Wieczyński przygotowuje film o rodzinie Ulmów. To są projekty zaawansowane, mam nadzieję, że one dojdą do skutku. Produkcja hollywoodzka jest szalenie trudna. I to nie dlatego, że nas nie stać, bo pieniądze tam nie odgrywają roli. No, Chińczycy 3 miliardy dolarów chcieli przeznaczyć na to, żeby kupić Hollywood, ale nie kupili, odbili się od ściany. Tam działają inne zupełnie reguły decyzyjne, żeby zrobić dobry film z najlepszymi reżyserami, najbardziej znanymi aktorami kasowymi, z najlepszymi firmami producenckimi, to trzeba na tym rynku być bardzo długo, trzeba mieć taki projekt, który ich zainteresuje, który oni zaakceptują. Oni nie kupią czegoś, co im się będzie chciało sprzedać. No, tak to wygląda. Tutaj się nie ma z czym kopać. Myśmy te sprawy zbadali, o tym wiemy. Natomiast kilka filmów międzynarodowych, także z udziałem film producenckich, że one wyjdą. Największe szanse w tej chwili ma remake tak zwany, czyli ponowne zrobienie, ale właśnie w wersji hollywoodzkiej, czyli bo co to znaczy film hollywoodzki? To znaczy to, że on ma szansę na dystrybucję światową, czyli po prostu opinia publiczna na świecie go zobaczy. Na tym polega no, cała kwestia, prawda? Zresztą słusznie pan mówił, my wiemy, ale świat nie wie. Żeby świat się
produkcja to musi być no, tak zwany umowny Hollywood, bo to niekoniecznie musi być firma z Kalifornii, ale taka firma, która jest firmą światową i jest akceptowana przez te wszystkie sieci dystrybucyjne, najważniejsze światowe. Jak mówię, no tam oni decydują, co chcą robić, a nie my decydujemy i żadne pieniądze tu nie pomogą. Najbliższa jest remake Jacka Stronga, czyli to, co było zrobione o pułkowniku Kuklińskim, ponieważ oni sami się tym zainteresowali i do producenta prywatnego, który Kuklińskiego zrobił, się zwrócili. Być może to zostanie zrealizowane. Myśmy zainwestowali w ten projekt na tak zwane development, czyli przygotowanie projektu. Niewielką sumę jak na produkcję takiego filmu, ale po 100 milionów przez Mickiewicza już poszło. Być może dalej będziemy w tym uczestniczyli, żeby doprowadzić do produkcji. Parę innych rzeczy jest realizowanych. Dość szybko będzie Kuriel, to jest polska produkcja poświęcona Nowakowi Jeziorańskiemu. Jak mówię, no 18 produkcji jest w tej chwili na tyle zaawansowanych, że one powstaną. Jest w tym Pilecki, są Ulmowie, jest historia Armii Andersa i wiele, wiele innych. Natomiast no, produkcja hollywoodzka to nie jest tylko kwestia pieniędzy. A co do rejsu, chyba się odniósł do pewnych stereotypów na temat rejsu. Polska Fundacja Narodowa wspiera rejs, który się w tej chwili odbywa na darze młodzieży. To jest żaglowiec, który płynie z młodzieżą, która się zresztą zmienia tam, bo to są takie sztafeta. Poszczególne turnusy się okrętują i płynie na Dni Młodzieży do Panamy. I poprzez Polską Fundację Narodową, Polska Fundacja Narodowa wspiera ten rejs. Natomiast drugim pomysłem, który był no, bardzo skrytykowany i jakaś taka nagonka medialna powstała, to był zakup jachtu regatowego z tej górnej półki, czyli takich jachtów w Polsce się nie produkuje. To są te jachty, które wygrywają oceaniczne regaty i uczestnictwo polskiego jachtu w najważniejszych światowych regatach oceanicznych. My tutaj o tym nie wiemy, ale to jest miliardowa widownia telewizyjna. W takich państwach jak Stany, Kanada, Nowa Zelandia, Australia i wiele, wiele innych, miliony ludzi pasjonują się takimi regatami, jak na przykład Sydney Hobart, oceanicznymi, kiedy wielkie jachty, czasami mniejsze, ścigają się, już mówię o Pucharze Europy, Pucharze Ameryki, to jest taka Formuła 1 żeglarstwa. Miliony ludzi się tym pasjonuje, więc to jest droga do opinii publicznej na świecie, do promocji Polski. My taki jacht kupiliśmy, to znaczy Polska Fundacja Narodowa tak kupiła taki jacht za stosunkowo niewielkie, znacznie mniejsze pieniądze, niż tam Gazeta Wyborcza na ten temat opisywała. Smutne jest to, że to zaczęła właśnie tą nagonkę Gazeta Wyborcza, a później bardzo różne media to podchwyciły, nieprawdę powtarzając. Ten jacht się nazywa, no z angielska, bo chodzi o promocję w tych krajach, gdzie to jest językiem dominującym, Isle of Poland, skrótowo. Czyli to jest jacht, który ma przedstawiać miłość do Polski, promować Polskę, jacht, który ma szansę wystartować no, w takiej formule 1 żeglarskiej. To będzie realizowane. To tyle na temat tego, co w mediach zostało, co nieprawdziwie przedstawiane.